tej strony Bastion. Jak widzicie, wyszliśmy z klimatu studyjnego. Nasz problem polega na tym, że często Pana Boga nie zapraszamy do naszego życia, do naszej rzeczywistości, ale mamy taką bezczelność trochę w sobie, że jak coś się nie dzieje po naszej myśli, że jak przychodzi właśnie jakaś choroba, jakaś wojna, jakieś niedobre rzeczy w świecie, to wtedy przypominamy sobie o Panu Bogu i traktujemy Go trochę jak taki worek bokserski. Ale pamiętam, że spojrzałem wtedy w górę, a była już noc. Taka włoska wiocha, więc widać niebo pełne gwiazd. I to był pierwszy raz, kiedy w życiu usłyszałem w głowie myśl, co do której mam przekonanie, że nie pochodziła ode mnie. A myśl ta mówiła: każdą z tych gwiazd stworzyłem dla Ciebie, bo Cię kocham. Przestań wierzyć w kłamstwa, w to, co inni o Tobie mówią. Miej poczucie własnej wartości, bo jesteś stworzeniem Boga. Jesteś piękny, jesteś wyjątkowy i Pan Bóg naprawdę Ciebie kocha.